młodzież trzeciego liceum tutaj w Gnieźnie najmłodszego. Zaczynajcie wy. Tak. To jestem Wiktoria i mam te pytanie, jak pan sądzi, dlaczego wszelkie wulgaryzmy weszły do języka polskiego? Kiedy to się zaczynało w 89-90-91 rok, to mówiono, widzisz, tak się cieszysz, że padła komuna, za komuny tak nie było. Widzisz, to mówili ci, którzy tęsknili do dawnego ustroju. Natomiast inni z kolei, cieszący się z nowej rzeczywistości, mówili, wiesz, bo to było, tylko to było stłamszone za komuny, bo wszystko było stłamszone i teraz to wybuchło ze zdwojoną siłą. Proszę pani, no nie wiem, dlaczego tak jest. Wakacje tegoroczne spędzałem w jednej z miejscowości nadmorskich, prawda? Cztery samochody, zdaniem właścicieli tych posesji, były źle zaparkowane. Proszę zgadnąć, były karteczki pięknie wydrukowane pismem, czcionką komputerową tej wielkości. Proszę zgadnąć, jak wyglądała prośba o to, żeby te samochody przestawić. Myślcie, proszę przestawić ten samochód. Nie, było, przepraszam wszystkie panie, przestaw ha ten samochód, prawda? No my tacy jesteśmy. Czy wy sobie wyobrażacie, że coś takiego robi Czech, Słowak, Niemiec, Chorwat, Słoweniec, bo mu tam źle staną, on ma gotową kartkę i wczepia, oczywiście moje wnuki, ha, 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 wzięli sobie na pamiątkę, no bo wiadomo, tak, jak mu szczeniakowi 10-letniemu zobaczy słowo na K, P, H, no jest w niebo wzięty, prawda? Tacy my jesteśmy, proszę państwa, tacy my jesteśmy. Przestaw ha ten samochód. Tak wygląda prośba o to, żeby samochód zostawić. A jacy jesteśmy na skrzyżowaniach ulicznych jako kierowcy do siebie. Tacy jesteśmy. Więc my nie jesteśmy tacy słodziutcy. Jesteśmy dość wredni. I cudzoziemcy to widzą, że my jesteśmy dość wredni w relacjach międzyludzkich codziennych. Nie uśmiechamy się. Nie mówimy sobie dzień dobry w windzie, na schodach. Dziękuję. Wiemy, że ma pan ze sobą epizod aktorski w serialu Licencja na wychowanie. Epizod, grałem tam siebie, kochanie. No po prostu poproszono mnie, żebym tam zagrał siebie, no to zagrałem i tyle. Czy chciałby pan spróbować czegoś jeszcze w aktorstwie? A po co mi to? Jak się panu podobało na planie? Nie, pani, nic co takiego nie było. No tam spędziłem z godzinkę, nagraliśmy. Trzeba, wie pani, życie pędzi, ja żyję dość wariacko, wie pani, więc zapewniam panią, że nie było to przeżycie, po którym no, nie mogłem spać, a w ogóle dwa dni przedtem też nie mogłem spać. Wie pani, traktowałem to tak en passant, jak mówią Francuzi.